Siema, tu pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Tym razem, tak jak obiecałem na ostatnim filmie, że będzie wypad za okoniem, za zębatym na żywczyki, ale jak sami widzicie, żywczyków nie ma. Siatkę suszę. Nieduże okonki, zwróćcie uwagę. Oraz wpadł niewielki sandacz i jazgarz. Jak wiecie, w województwie, w okręgu świętokrzyskim wymiar jazgarza jest 10 cm, więc za mały, aby założyć na żywca. Sandacz za mały, żeby zabrać do domu. No i okonie też za małe, aby je zakładać jako żywiec lub ewentualnie zabrać do zjedzenia. Więc nie ma żywców, siatkę suszę i zaczynamy dzisiejsze zmagania oto w tym miejscu, na tej rzece. Więc tak jak mówię, drodzy Państwo, jest na tą chwilę 7:23, poniedziałek 28 listopada. I w ten listopadowy dzionek zaczniemy z tego miejsca, nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Trudno, mam dwie wędki z pławikówki oczywiście. Byłem przygotowany na to, że może żywców nie być akurat w tym miejscu, bo wiecie, przepis tak mówi, że w miejscu, gdzie wędkujemy, to na tym odcinku, gdzie wędkujemy, powinniśmy z tego miejsca, gdzie wędkujemy, pobierać, łapać żywce, nie łowić. No łowić też można, ale na podrywkę się nie łowi, tylko łapie. Łapać żywce w miejscu, w którym wędkujemy, tak aby ryby nie przenosić zbiornika na zbiornik. Więc widzicie, tutaj porzucałem. Nie ma żywcy, więc byłem na to przygotowany. Później pójdziemy dalej. Zobaczymy, gdzie indziej może jakieś żywczyki trafię. A na tą chwilę muszę zaspokoić się robactwem, czyli dżownicami, które zakupiłem. Czerwone robaki, zabezpieczyłem się. No i założymy czerwonego robaka i może uda nam się złowić jakiegoś okonia na spławikówkę. Posiedzimy tu parę minut i przejdziemy dalej. Co zobaczycie, to na moim filmie. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film z wody PZW z czarnej nidy. A więc pierwszy rzut. No i zobaczymy, co i jak. Na czerwonego robaka, bo żywczyków nie ma. Taki rekonesans po długiej nieobecności na rzece. Więc drodzy Państwo, sam jestem ciekaw, czy coś będzie, czy coś pyknie. Oczywiście zobaczycie to na moim filmie, więc oglądajcie i miejmy nadzieję, że coś chyca i nie będę dzisiaj na zero. Jak widzicie, drodzy Państwo, sami drobna ryba górą chodzi. Zobaczcie na wodę, spójrzcie, że drobna rybka chodzi, ale żywczyków nie ma. Chyba że dalej stoją i to na, pod powierzchnią, przy samej powierzchni tafli. Bo chodzą, widać, że chodzą. Na podołkach tylko same nieduże okonki. I tak to mniej więcej wygląda. A na czerwonego robaka na razie nic. No kilka minut tutaj posiedzę, poprzerzucam. I sam jestem ciekaw. No zobaczymy. A nóż, widelec, jak to się mówi, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Obserwujemy wodę. O, coś pyknęło. Coś mi pyknęło, drodzy Państwo, na spławiku. Zainteresowanie było. Zobaczymy.
coś pyknęło. Chyba że nieduży okonek pociągnął za kawałek robaka. Naprawdę jakiś bardzo mały, taki może z 7 cm. No ale poruszenie było. No zobaczymy, zobaczymy. Więc wędkujemy i przepuszczamy dalej tutaj nasz zestaw. Panie, drodzy Państwo, prowadzi. Jest. Jest, drodzy Państwo, pierwsza. Oto nieduży, ale cieszy. Więc damy mu wolność i wędkujemy dalej. Jest pytka, nie na zero. Więc zakładamy robactwo i wędkujemy dalej. Coś pyka, ale stanęło. Czekam. Och, no niepotrzebnie. Trudno, robakowe żarło. Zakładam świeżego i wędkujemy dalej. Zobaczymy raz jeszcze, co jest grane. No przydałby się jakiś żywczyk. Założyłbym żywczyka, oczywiście uklejkę, bo płotka ma 15 cm, o, wymiar ochronny, więc za okoniem 20 cm zakładać płotkę wymiarową 15 cm, to trochę coś nie tak, mija się to z celem, więc zobaczymy, może uklejka jakaś, słonecznica, oby. Nic, pusto. Widzicie sami. Postawimy tam. I jeśli nie będzie żywczyka, przejdziemy w inne miejsce. Poszukamy żywcy na innym odcinku rzeki. Tam spławikówka stoi, widzę. Trzy brania, jeden okoń. No ale... tak to wygląda. Nie mam zamęty, damy trochę piachu. Poczekamy chwilkę. Zobaczcie, jak to było pięknie. Te stare filmy moje pierwsze z czarnej nidy stykanki, a teraz wyrównali to wszystkie krzaki, wszystko. To tylko tyle, że dołów dziur nie ma. No i stąd spływy kajakowe się zaczynają. No ale to już nie ta miejscówka. Nie ta, drodzy Państwo, miejscówka. To samo miejsce, ale już inaczej brzeg wygląda. Okej. Nic. Jeszcze tu postawię. Nie ma. Parę razy rzuciłem na początku, kilka okoni drobnych, jazgarz i sandaczyk mały. Nie ma. Te żywce gdzieś przeniosły się wierzchem, pływają, widzę tam. No ale nie ma. Zobaczymy tu jeszcze chwilkę. Tam spławik jest. I zmienimy miejscówkę na inną. Nie będziemy siedzieć w jednym miejscu. Pusto. Oraz tam rzucę. Zraz. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze, że nie na zero, jakiś okonek jest. No i tak dobrze, że wziąłem te czerwone robaki, bo tak spodziewałem się, że może żywczyków nie być i darmo bym tylko przyjechał. A tak to przynętę mam, czerwony robak założony. I coś się kręci. I tak mówię. Zobaczcie. Na żywo, drodzy Państwo, widzicie sami, same drobne okonie.
drobne. Okonki. Baja. Więc nie, nie, nie. Jeszcze tutaj, tam za te lilie spróbuję machnąć. Tam postawię, bo jeszcze dzisiaj tam nie rzucałem. Dobrze, że długa sztyca. Ale tak jak widzicie, nie ma białej ryby żywczyków. Odczekam chwilę. Tam spławik jest, jest. No i tak to mniej więcej wygląda. To dzisiejsze, moje drodzy Państwo, wędkowanie na czarnej nidzie. Jeszcze trochę. Długo nie będę czekał, bo to jak ryba jest, to nie ma co długo czekać na żywczyki. Bo rzuca się siatkę, one się rozchodzą i później od razu wchodzą na siatkę. Pusto. Jak widzicie, tu co głębiej, to okonie. Nie ma, nie ma. Dobra, jak to trochę obeschnie. Zawijamy się dalej, jak to obeschnie. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli widzicie, nie ma żywcy. Nic nie ma. Tylko dobrze, że są czerwone robaczki. Ok, przerzucamy. Ustalę mniejszy grunt i rzucę na płytszą wodę i zobaczymy co i jak. Mam branie, ale bawi się, bawi. Pyknęło. Chyba jakieś maleństwo za końcówkę robaka. Teraz to już robaka tam nie będzie. Nie, nie ma nic. Rzucamy dalej. Zobaczymy tu komostu. Może tu coś będzie. Wiecie, na rzece jest ta dobra możliwość, że jak w jednym miejscu nie bierze, to trzeba szukać po dołkach w innych miejscach. Tam gdzie stoją okonie, może jakiś skusi się. No zobaczymy. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie za bardzo z nurtem. Weźmiemy tu, no, kilka rzutów, biorę zabawki, idziemy w inne miejsce. Więc jak to się mówi, machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Że nic. Idziemy dalej. Oj, oj, oj. Wszystko pięknie, ładnie. Tyle lat się chodzi, a teraz zobaczcie, odpuściło się jakiś czas. No nie da się przejść. Nie da się przejść. To już nie dla mnie, drodzy Państwo. Ale tak obiecałem, nakręcę dla Was jakiś film tak za dawnych czasów, czyli naturalne nełowisko, woda PZW, dzika woda, nie inaczej. Drodzy Państwo, wreszcie mam płotkę wymiarową. Tam może brakować jej, zobaczymy. Brakuje na bank i dwie ukleję. I drodzy Państwo, jedną poślemy na
czerwonego robaka, a drugą na żywca. Założymy większy spławik i za szczupakiem. Trudno, nie ma żywców. Płotki niewymiarowe trzeba wypuszczać, ale ta na bank ma 17 cm. Jeszcze sprawdzę. Dla pewności. Tak mówię, prawie 18. Naciągniemy do tyłu 17,5. Ok, więc te trzy zostawiamy i zarzucam zestawy. Czułem dwie wędki, ale bardzo spływa, drodzy Państwo, i myślę, że stąd chyba pójdę w bardziej spokojne miejsce, tak aby nie spływało, ale zobaczymy. Jedną postawiłem z większą rybką tam, tu na czerwonego robaka, ale spływa, spływa. Ale czekamy, może stąd coś się wydubie. Więc dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Nic nie skubię. Żadne wskazania. Spływa. Więc, drodzy Państwo, będę musiał iść w inną miejscówkę. No i zobaczymy, w trzeciej może tam się połowi. Więc, jak to mówię, trzeba próbować różnych rozwiązań, różnych miejsc na rzece. Więc zawijam się dalej. Więc idziemy dalej w inną miejscówkę. Zobaczcie, jaka piękna ziemia. Przesiać. Przetrzeć. Zobaczcie, przesiać. Jaka piękna ziemia. Do zanęty by była. Ok. Więc idziemy dalej. Trochę lasem. Musimy przejść na nową miejscówkę, bo to jest kawałek, kawałek. No ale tam miejmy nadzieję, że coś jeszcze złowię i już tam zakończę dzisiejszą imprezę, czyli dzisiejszy wypad za okoniem, garbuskiem tak zwanym lub szczupaczkiem, ale widzicie, żywcy nie ma, więc na czerwonego robaka i na uklejkę będę musiał tam wędkować. Ładnie jest, fajnie, fajnie. Więc widzimy się za chwilkę na nowej miejscówce. Jak tutaj i dojść, żeby do wody nie wpaść. Spróbujemy tutaj, przy brzegu. Dalej nie da się wejść, bo trzciny, a pod trzcinami jest woda, więc parę tu przepuszczeń, parę tu położeń stika. No i zobaczymy, może jakiś okonek się trafi. Oby, oby. No ale jest pięknie, pięknie. Nie inaczej. Bajecznie. Poruszamy trochę. Sprowokujemy rybę do robaczka, tak aby coś się tam w wodzie ruszało. Ok, ok. Trochę tu, trochę tam. I za chwilę dojdziemy do miejsca docelowego. Zobaczcie, ile mi czasu zajęło zbieranie, łapanie żywcy. Tyle czasu straciłem, a godzina już 10:56. Wiecie, szybko się ciemno robi. Dużo czasu straciłem na łapaniu żywcy, których nie ma. Które wam pokazałem. Zresztą, dobrze, jeszcze kilka minut, trochę dalej zaraz rzucę, zwiększę grunt i zobaczymy co i jak. Z tej strony i z tej strony. I nic, nic, nic. Więc jak przepłynie jeszcze z 2 metry i pójdziemy w inną miejscówkę. Może coś trafimy fajnego. Dobrze, że chociaż tutaj ta trawa położona, jest inaczej się przydzierać, no ale tak to jest, jak się chce
łowić na różnych odcinkach rzeki w miejscach naturalnych, czyli dzikich, jak na przykład to, ale idziemy dalej. Zobaczę trochę tutaj. Ale się zgrzałem. Starość, nie radość, drodzy Państwo. To już warunki nie dla mnie, ale jakoś jeszcze daję radę w tych miejscach, więc tutaj spróbujemy z jednej, z drugiej strony. A jak nic nie będzie, pójdziemy w górę rzeki. Parę minut. Nie inaczej. Ale jest pięknie. Cisza, spokój. Obcowanie z naturą, jak to się mówi. Ryb nie ma. Jak na razie brań nie ma. Jeden oko nie na zero. No ale, drodzy Państwo, sam byłem ciekaw, jak to dalej wygląda ta rzeka, jak to się pozmieniało. No i przy okazji widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Okej, miejscówka jest. Ściągnę jedną kurtkę. I tu już dzisiaj dokończę wędkowanie podpórki z gałęzi. To jacyś miejscowi albo wędkarze znający to miejsce, lubiący tu łowić. Widzicie, postawili widełki, więc tutaj muszą wędkować, więc zobaczymy, zobaczymy. Spociłem się. Więc, drodzy Państwo, tak jak mówię, kapotkę zwiniemy. I tak mówię, drodzy Państwo, założymy sprzęt i będziemy wędkować w tym miejscu. Zobaczę, co i jak tutaj. Ano tak. Ładnie, ładnie. Dobra, więc wędkujemy oto w tym miejscu. Postawione dwa zestawy. Uklejka, a tu czerwony robak. No i miejmy nadzieję, że coś się trafi. A jak nie, to i tak. Okonek jest. Jakieś przeżycia są z dzisiejszego wypadu, czyli przecieranie się przez krzory, przez las i dotarcie do fajnych miejscówek, na których łowię, które Wam pokazałem w dniu dzisiejszym. A teraz czekamy, czekamy i jak to mówię, raz jeszcze, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest w pytkę, nie inaczej. Drodzy Państwo, kawka, nie inaczej i Wasze zdrowie. Ciepła kawka w takim zimnym dniu, coś pięknego, ale nic, nic na razie. Zaraz podniosę grunt, przesuniemy się trochę na lewo, trochę na prawo, no będziemy obławiać tą miejscówkę, szukać tych okonków. Więc, drodzy Państwo, jest godzina 11:49, to tak do 15:00 spokojnie posiedzimy, a co uda się złowić, zobaczycie to. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak. Ano tak, to teraz tu dwie. Jedną, drugą. Trzeba w różnych miejscach szukać, tak aby nie skupiać się na jednym miejscu. Jeśli brań nie ma, to wykorzystam cały ten odcinek, to miejsce do szukania drapieżnika. Ok, niech stoi. I teraz tu czerwony robak, tam żywczyk, uklejka, no ale stoi, stoi, stoi i nic. Ale jestem cierpliwy i zobaczymy, czy cierpliwość popłaci, łowiąc na takich wodach. Ale myślę, że jeszcze jakiś okonek wpadnie. Mamy kupę czasu do wędkowania. 12:00.
3-4 godzinki spokojnie. O 16 jeszcze jest widno, więc chcę coś złowić tutaj, drodzy Państwo, z tego dołka coś wyciągnąć. No i wędkujemy, odpoczywamy. I tak to mniej więcej wygląda. Tam jest, jest, tu jest, jest. I jest pięknie. Więc, drodzy Państwo, zmiana baterii, jest garbusek. Zobaczcie, jaki fajowy, nie za wielki, ale jest ok. Więc baja, zmienię robaka i wędkujemy dalej. Mam branie, siedzi. Może być szczupak. Może być, drodzy Państwo, szczupak. Szczupak jest. Jest szczupaczek. Mały haczyk. I pierwszy zębaty, nie mam podbieraka. O, widzicie? Jest szczupaczek. Widzicie? Nie brałem podbieraka. Jest zębaty, nie inaczej, za końcóweczkę się zapiął i taki, oj, baja. Dobra, i tak miałem go wypuścić, ale jest w pytkę. Teraz trochę tutaj. Z tej strony zobaczymy, drodzy Państwo. Może tu jakiś okonie, czyli drapieżnik uderzy. I wędkujemy. Jest pięknie. Przy pomostach teraz blisko z jednej strony, z drugiej. No i zobaczymy. Ale jest pięknie, pięknie. Ale nie skubię, nie skubię. Trzy ryby przez cały dzień. Na żywca dużą płotkę nic nie było. Na ukleje nic nie ma. Tylko czerwony robak. Ale nic, nic, nic. Ale jest fajnie, fajnie. No próbujemy, próbujemy. Nic dodać. Nic ująć. Tam jest, jest ta uklejka, jest. Oto. Nic. Jest szczupak na uklejkę. Nieduży. Puścił. Szkoda.
Coś złowić, ale nic nie pyka. Na tą chwilę jest godzina 14:48, więc pół godziny i pomału będziemy kończyć ten interes. A przez te pół godziny wiele może się zdarzyć i praktycznie nic. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkuję. Dalej, teraz tu uklejkę. Ta uklejka to już zdechła, taka martwa rybka na haczyku. A tam czerwony robak i nic. Ale wędkujemy jeszcze przez te pół godziny i będziemy zawijać się do domu. Więc drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Leciał tak, jak pokazałem na filmie. Ze względu na to, że dzień coraz krótszy, i zachód słońca jest o 15:37, a na tą chwilę jest godzina 15:06. Więc ja jeszcze muszę pozabierać swoje zabawki, spakować się i jeszcze czeka mnie droga powrotna wzdłuż ogrodzenia, przez las, więc drodzy Państwo, na tym kończę ten dzisiejszy wypad. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i do następnego filmu z nad wody. A gdzie, to zobaczymy. Może znów woda stowarzyszenia, może znów jakaś woda PZW, a może będzie zimno i będzie wędkowanie spod lodu. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. Jedziemy na Kielce. Cześć!